Cześć, witajcie na kanale Świat Oczami Kota. Dzisiaj mam wiele nowości. Pierwszą nowością jest oto ten Felicjan, gdzie chyba kanał będzie nazywał Świat Według Psa i Kota, ponieważ do naszej rodziny dołączył piesek. Dołączę wam zdjęcia jego i Fionki, bo oni się już zaaklimatyzowali w miarę i się lubią. Tylko, że Fionka gdzieś teraz chyba śpi, dlatego jej nie będzie na tym filmiku. Ale jest Felicjan. Felicjan ma 2 lata, jest około pół roku młodszy od Fionki. Jest małym dzikusem, małym dzikiem. Jo, nie wart. I chciałam wam pokazać też update, jeżeli chodzi o karmę Fiony, bo ktoś mnie poprosił, żebym jakby coś się zmieniło w karmach Fiony, żebym też dała znać. Pokażę wam sobie teraz moja Fionka, mój kotek i Felicjan, mój piesek. A więc w tej chwili Fionka je, znaczy jadła wcześniej Cat's Fine Food, które podobno koty najchętniej jedzą, ale jej się przejadło, więc teraz je Granpeta, który o dziwo bardzo, bardzo jej smakuje. Za to pies je w tej chwili Rocco Sensitive, ale niezbyt mu to służy, ma gazy, często się załatwia, więc mam plan zmienić to na Mac, albo też właśnie Granapet dla psów w przyszłym miesiącu, bo na razie mam cały zestaw tego i no jakoś jakby przez ten tydzień da radę. Nie ma jakichś aż tak wielkich problemów, no ale to trawienie nie jest takie, jak powinno do końca. Więc teraz chciałam wam jeszcze pokazać, o to jest w ogóle zabawka Felka na przysmaki. Wszystko są przysmaki. Ja sobie może je wyciągać, a to jest to, żebym rzuciła. Wow. Pokażę wam wszystkie akcesoria spacerowe Felicjana. Nawet tak, zaczniemy od kagańców, które są tylko do autobusu, jakby do innych rzeczy nie używamy, chociaż mogłabym, jeżeli chodzi o jedzenie różnych rzeczy na spacerze, ale on nie bardzo lubi te kagańce, nie bardzo jest jeszcze przyzwyczajony, więc tylko do autobusu i ewentualnie kolejki. Więc jest taki malutki kaganiec, ja go po prostu w Chińczyku. I on pasuje na niego, jeżeli chodzi, że się trzyma na pysku i w autobusie jak najbardziej działa. Ten jest trochę mniej foremny, jeżeli chodzi o niego, ale ma dużo miejsca na to, żeby telefon go otworzyć, pyszczek. Jeżeli nie będzie sobie ściągał i byłaby potrzeba dłużej albo wakacje, no to może się kiedyś przydać. Jak będzie lepiej przyzwyczajony do kagańca i będzie na przykład upał, żeby mógł sobie dyszeć. Dobra, teraz smycze. Po kolei. Tą smycz dostałam jakby z nim od dziewczyny, jak odebrałam Felka, no to był już na tej smyczy. No. Smycza jest dość długa, nawet nie zwróciłam na to uwagi. Następna smycz też z kompletu, bo to jest z kompletu do szelek. I to też jest z kompletu do szelek. Jest to taka krótka, tęczowa smycz. Więc to są takie jakby krótkie, a jest jeszcze trzecia krótka. Jest po moim poprzednim psie, po Lady, taka właśnie taka normalna krótka smycz. Dalej. Teraz są przepinane. Więc mam taką czarną przepinaną, którą kupiłam w stacjonarnym zoologicznym. I myślałam, że będzie proporcjonalnie do niego grubsza, ale nie jest. Jest dość cienka, nie wygląda zbyt dobrze na Felku, ale jest, mogę ją czasami używać. Następna jest też po moim poprzednim psie, po Lady, taka właśnie dla średniego psa. Ona była no, większa, ale też było dla niej ok. I ta jest świetna, pasuje do jego najlepszych szelek. I ostatnia smycz. To taka automatyczna z Chińczyka. Myślę, że później kupię Flexy, no bo takie nie trzymają jakoś bardzo, bardzo długo. A tak na razie to ma tą właśnie z Chińczyka, 5-metrową też mogę. I teraz wam pokażę obruszki. Tą obruszkę nosi cały czas. To jest adresatka z imieniem i numerem telefonu. Jest taka półzaciskowa, gdzie zaciśnięciu jest właściwie na całą szyję, a tak jest po prostu bardzo luźna. Już się zakładam obruszkę. On tu piszczy, bo myśli, że zaraz pójdziemy na spacer, bo w sumie nie pójdziemy zaraz. I tu jest obruszka taka różowa, która jest normalnie pasuje na niego. Jest taki chłopcik z luziowym.
podobno bardzo męski kolor tak naprawdę. Dalej szelki. W tych szelkach go dostałam. Tamte szelki są od tego zestawu do tęczowej smyczy. I szelki, które najczęściej używamy, są to takie grłady czerwone z Zoo Plusa. O, są całe w błocie, bo dzisiaj jest w ogóle... Nie wiem, czy są jakieś firmy, ale to takie właśnie, o, szeleczki. I to tyle, co chcieliśmy Wam pokazać z felkiem. Teraz Wam pokażę zdjęcia felka i fioneczki. I na końcu tego filmiku, mam nadzieję, jeżeli będzie się nadawało do edycji, a jak nie, no to trudno, kiedy indziej. Więc teraz się z Wami żegnamy. Pa, pa! Pa, pa!